Gościem Polskiego Radia Białystok jest lider podlaskiej listy bezpartyjnych samorządowców w wyborach do Sejmu, Piotr Koszarek. Witam pana. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Skąd pan do nas przyjechał? Dzisiaj akurat przyjechałem z objazdu województwa podlaskiego. Byłem rano w Sejnach, byłem na spotkaniu z samorządowcami w Suwałkach. Ale pan nie tutejszy. To prawda, tak jest. Pochodzę z Dolnego Śląska, z Wrocławia. Ile osób z Podlasia jest na waszej liście? 28. Wszystkie z Podlasia? Poza panem? Nie, nie wszystkie są z Podlasia. To ile osób z naszego regionu znalazło się na tej liście? 7. A pozostałe osoby z jakich regionów Polski? Pozostałe osoby pochodzą z różnych regionów Polski, bo jesteśmy projektem, który jeszcze nie ma struktur ogólnopolskich. Te struktury tworzymy i uważamy, że trzeba mieć odwagę, żeby startować z różnych części Polski. Przypominam, że to jest 920 kandydatów. Jesteśmy jako jedyne ugrupowanie i pierwszą siłą w tych wyborach, które startuje poza systemem partyjnym, czyli poza tymi partiami, które istnieją i są już w parlamencie, więc jesteśmy czymś nowym, a też i los nam sprzyja, bo wylosowaliśmy jedynkę, co uważam, że jest dobre dla nas i dobrym prognostykiem dla Polski, dla samorządów. Na ile zna pan Podlaskie i czy chce pan do nas przenieść Dolny Śląsk? Nie chcę przenieść Dolnego Śląska. Chciałbym przenieść dobre praktyki, które mamy nie tylko na Dolnym Śląsku, bo przypominam, że projekt bezpartyjnych samorządowców powstał ponad 10 lat temu i to dotyczy województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego, gdzie są nasi samorządowcy, burmistrzowie, radni, sejmikowi. Natomiast tutaj w województwie podlaskim też są przedstawiciele, czy w Augustowie, czy burmistrz Sejm, który jest z naszego ugrupowania bezpartyjnych samorządowców. I jestem przekonany, że ta samorządowa siła, samorządowa rodzina, która teraz startuje razem z nami w wyborach parlamentarnych, również będzie kontynuowała swoją misję w wyborach samorządowych w kwietniu przyszłego roku. Powtórzę pytanie. Na ile zna pan województwo podlaskie, nie licząc tego objazdu, który teraz pan wykonuje? Jakie wcześniej miejscowości pan odwiedzał? Ile razy pan tutaj był? I kiedy po raz pierwszy? Byłem kilkanaście razy. Po raz pierwszy już jeździłem tutaj, jak byłem dzieckiem. Region podlaski jest bardzo piękny i urokliwy. Natomiast my mówimy to w kontekście, na pewno pani redaktor pyta, wyborów parlamentarnych. Dla mnie najistotniejsze są sprawy mieszkańców i sprawy, które ja poznaję podczas spotkań z samorządowcami, bo to samorządowcy są blisko ludzi. Byłem zarówno na spotkaniu burmistrza Augustowa, burmistrza Sejn, byłem wczoraj na spotkaniu prezydenta Suwałk, to od nich dowiaduję się o sprawach lokalnych, dowiaduję się też o sprawach, które dotyczą ludzi, bo to są ludzie, którzy zostali wybrani w wolnych wyborach przez swoich mieszkańców, uzyskali najlepsze wyniki i to oni są najlepszym wyznacznikiem spraw, które ja powinienem jako potencjalny parlamentarzysta w przyszłym Sejmie, sprawy, o które powinienem walczyć i sprawy, które powinienem realizować. I to jest dla mnie najistotniejsze zdanie. Z perspektywy Dolnego Śląska, jak powinna wyglądać obrona przed wrogiem wschodniej Polski? Perspektywa Dolnego Śląska jest totalnie inna niż perspektywa Polski Wschodniej. Ja jestem koordynatorem sztabu ogólnopolskiego bezpartyjnych samorządowców. Wykonuję 3 do 4000 kilometrów tygodniowo i to nie chodzi tylko o województwo podlaskie w kontekście wschodniej Polski, ale też cały region nadgraniczny. To bronić czy nie bronić? Oczywiście, że bronić. Jak dlaczego pan bronić? Mówi, że inna perspektywa? Mówię tylko, że inne jest spojrzenie, bo pani powiedziała, że od strony Dolnego Śląska. Ja bym się skupił na tym, co my tutaj w województwie podlaskim możemy zrobić i o co możemy walczyć. Uważam, że w polityce trzeba bardzo dużo rozsądku i podgrzewanie przez topowych polityków dzisiaj emocji zarówno po lewej, jak i prawej stronie sceny politycznej nie ma wiele z rozsądkiem, ze zdrowym myśleniem. Budowanie napięcia związanego z kampaniami referendalnymi, czy budowanie napięcia u normalnych Polaków, którzy na co dzień się tym nie interesują, jest niewskazane. Jesteśmy krajem bezpiecznym, krajem, który posiada swoje wojsko, krajem,
który należy do NATO. Uważam, że powinniśmy się skupić na obronie polskiej wschodniej granicy, bo to jest dzisiaj najistotniejsze, a nie powinniśmy budować wokół tego tematu zbytniego napięcia, czy wokół nie tego... powinniśmy budować jednostek wojskowych? Jak na najbardziej wschodniej... tak. Powinniśmy budować jednostki we wschodniej Polsce, bo tu dzisiaj jest zagrożenie. Uważam, że... A od kogo to zagrożenie? Skoro uważam, pan mówi, że jesteśmy tacy bezpieczni. Uważam, że błędem było, była likwidacja przez poprzednio rządzących jednostek wojskowych w Polsce wschodniej, ale nie tylko, bo na zachodzie to jest bardzo podobnie, bo dziś to zagrożenie mamy na wschodzie. To jest oczywiste, mamy wojnę w Ukrainie, która zatrzymała... Czyli jesteśmy zagrożeni ze strony chociażby Rosji. Pani redaktor... Tak czy nie? Wojna jest za naszą granicą. Sprawy, o których parę lat temu, czy w poprzednich wyborach w ogóle byśmy nie myśleli w kontekście bezpieczeństwa państwa, dzisiaj wyglądają zgoła inaczej. Dzisiaj rakiety spadają za parę kilometrów za polską granicą i powinniśmy dyskutować o tym, dlaczego te zakupy są dokonywane dopiero teraz, a nie były dokonywane za jednych i drugich rządów. Bo my patrzymy jako taki... A może już w przeszłość nie patrzmy, tylko zaradźmy zło, które ja może się pojawić w przyszłości. Ja jestem przeciwny rozliczaniu przeszłości, bo my patrzymy jako samorządowcy w przyszłość, bazujemy na swoim doświadczeniu. Natomiast trzeba patrzeć krytycznie na to, co się działo w kontekście obrony państwa, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. My ostatnio zajmujemy się częściej aferami wizowymi, czy zajmujemy się częściej komentarzami dotyczącymi referendum i wywoływania emocji ludzi, co w mojej opinii nie jest wskazane. Powinniśmy się zająć sprawami, które są blisko ludzi. Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości w naszym życiu i o to bezpieczeństwo powinni dbać specjaliści w kontekście obronności. To jakie problemy mają mieszkańcy przygranicznych miejscowości? Szanowna pani, tych problemów jest sporo. Jeśli pojedzie się do powiatu sejneńskiego, tam usłyszy pani całkiem inne problemy niż problemy z pogranicza polsko-białoruskiego. Debata publiczna sięgnęła takiej temperatury, w której no, ludzie są straszeni i gra się w debacie politycznej dzisiaj tym... Ale czy pan powinniśmy... spotkał się z opiniami mieszkańców, że są straszeni? Czy faktycznie się boją? Czy to jest tylko taki fakt medialny, a oni czują się bezpiecznie? Trzeba odróżnić dwie rzeczy. Najistotniejszą, to co czują ludzie i to co oni mówią podczas spotkań i to co się dzieje dzisiaj w komunikacji medialnej. Jesteśmy na niecały miesiąc przed wyborami i wiemy, że nic rozsądnego dzisiaj od polityków wielkich formacji nie usłyszymy. My jako bezpartyjni samorządowcy proponujemy Polskę inną, rozsądną, w której ludziom powiemy prawdę, jak to wygląda, a sprawy, które są do naprawienia powinniśmy naprawiać bazując na naszym doświadczeniu. Dzisiaj te emocje na miesiąc przed wyborami się podgrzewa do skali maksymalnej tylko w celu uzyskania korzyści politycznej. My jesteśmy temu totalnie przeciwni. Proponujemy rozsądny program dla Polski lokalnej, o którą pani pytała, zarówno na pograniczu polsko-litewskim, polsko-białoruskim, jak i polsko-niemieckim, bo i tutaj odpowiedział pan w zasadzie na moje kolejne pytanie, bo na waszej stronie czytamy, że jesteście ruchem obywateli, który chce normalnej Polski. Właśnie tak, co pod tym hasłem się kryje? Już odpowiadam. Hasło normalnej Polski wynika z tysięcy naszych spotkań. Nasz ruch składa się z kilkuset samorządowców, przedsiębiorców, ludzi z organizacji pozarządowych. To z nimi budowaliśmy program i to z nimi budowaliśmy to hasło i podczas tych licznych rozmów w całej Polsce wychodziło nam, że jest jeden mianownik. Ludzie chcą spokoju, chcą bezpieczeństwa, o które pani pytała wcześniej. Ludzie chcą, aby ktoś zainteresował się ich sprawami, sprawami ich codzienności, sprawami, które dotyczą ich dzieci, bo dzisiaj edukacja jest na skraju przepaści. My jako bezpartyjni samorządowcy postulujemy to, aby edukacja była stabilna. Nie może być tak, że co rząd to jest reforma edukacji, a naszym dzieciom robi się co 4 lata zmianę podręczników, bo taka jest wizja rządu tego czy innego. Musi być w tym temacie stabilność. Ja jestem Czyli ojcem dwójki dzieci. W przypadku edukacji nie proponujecie żadnych zmian?
proponujemy zmiany tylko i wyłącznie pozytywne. W większości rozmów wychodzi nam, że niezależnie od statusu majątkowego, dla rodziców w szkole, w której dzieciaki są na jedną bądź dwie zmiany, ale często rozrzucone czasowo, te dzieci nie mają dostępu do ciepłego, zdrowego posiłku. Jednym z podstawowych elementów dotyczących edukacji w naszym programie jest zdrowy, bezpłatny posiłek dla dzieci w każdej szkole, niezależnie od statusu majątkowego, bo nie może być tak, że dziecko siedzące do 18 w szkole nie ma obiadu. I to w każdej szkole, bo są oczywiście w dużych ośrodkach miejskich zorganizowane stołówki. Nie każdego na to stać. Nie chodzi o to, żeby to był program socjalny. To chodzi o to, żeby dziecko wracało do domu wypoczęte, najedzone, a żeby szkoła gwarantowała wysoki poziom edukacji. To jest dla nas istotne. Dodatkowo proponujemy w kontekście edukacji bon rozwojowy. Dzisiaj większość z nas, ja jestem, jeszcze raz powtórzę, ojcem dwójki dzieci, jeszcze małych, ale te wyzwania przede mną. Każdy z rodziców praktycznie musi korzystać z zajęć dodatkowych. Mówię o korepetycjach, mówię o dokształcaniu. A coraz większym problemem dla rodziców jest też opieka psychologiczno-pedagogiczna. My wnioskujemy, aby powstał bon rozwojowy, który pomoże rodzicom, analogicznie do tego bonu turystycznego, który kiedyś powstał i był bardzo ciekawym pomysłem. Natomiast teraz bon, który pozwoli nauczycielom więcej zarobić, a rodzicom odciążyć trochę budżet związany z zajęciami dodatkowymi. Natomiast... A bon 500+, 300+, to ciekawe pomysły? Mało kto pamięta, ale 500+ powstało jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej w postaci 300+, tylko chcieli to w sposób niezrozumiały dla ludzi wprowadzić w postaci odliczenia od podatku. My nie postulujemy zmian dotyczących 500 czy 800+, bo za chwilę przecież uchwalone wejdzie 800+. My postulujemy realne wsparcie ludzi, żeby więcej zarabiali. Czyli bon rozwojowy proponujecie dodatkowo do tych, co są. Tak jest. Do tego proponujemy jeszcze dwie istotne rzeczy. Pierwszą z tych rzeczy jest szeroko pojęta opieka psychologiczna dzieci, żeby w każdej szkole był pedagog i psycholog, który tymi dziećmi się zajmie. No i przede wszystkim najważniejsze w kontekście zdrowia. Politycy od lat mówią, od dziesięcioleci tak naprawdę, zarówno jednej formacji, jak i drugiej, która dzisiaj walczy o wszystko w kontekście wyborów, a my chcemy pokazać ludziom, że można tworzyć normalną Polskę, która skupi się na naszych codziennych problemach. Ta normalna Polska to też nasze problemy z opieką psychologiczno-pedagogiczną, tak jak powiedziałem, ale też kwestiami zdrowotnymi, opieki psychiatrycznej dla dzieci. My jako samorządowcy wyręczamy państwo często w ich obowiązkach związanych z budową szpitali psychiatrycznych i opieką psychiatryczną dzieci. 92% osób, które posiadają dzieci w wieku szkolnym, deklaruje, że ma bądź zna kogoś, kto ma problemy w domu związane z opieką psychologiczno-psychiatryczną po czasach COVID-u. Z wielu stron słychać głosy, że nie wiadomo, czyją formacją jesteście, że pewnie PiSu, może Platformy Obywatelskiej, bo marszałek województwa dolnośląskiego wywodzi się z tej partii, a jest od wielu lat teraz jednym z liderów bezpartyjnych samorządowców. Z kolei pan w urzędzie marszałkowskim dolnośląskim jest jego bliskim współpracownikiem od lat 10. To z jaką formacją polityczną jest wam po drodze? Pani redaktor, nam jest blisko ze zdrowym rozsądkiem. Zdrowy rozsądek wskazuje na to, że koalicje zawiera się na poziomie regionalnym po to, aby realizować program, z którym idzie się do wyborów. I to samo dotyczy naszego programu ogólnopolskiego dotyczącego spraw, z którym idziemy do wyborów parlamentarnych. Tak, to prawda. Mamy koalicję zarówno z Platformą Obywatelską, PSL-em, jak i Lewicą w województwie lubuskim, gdzie skutecznie wdrażamy programy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, o którym powiedziałem. I pokazujemy, że tak, da się to zrobić i że jesteśmy doświadczeni, ale skuteczni, bo to jest nasza podstawowy atut. Jak i w województwie dolnośląskim mamy koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, gdzie przejęliśmy 22 linie kolejowe i rewitalizujemy je za państwo. A nie może być tak, że tutaj w województwie podlaskim samorząd miejski przejmuje dworzec kolejowy, po czym oddaje go PKP, żeby go wyremontować, a PKP nic z tym nie robi. My pokazujemy skuteczność w działaniu samorządowym i chcemy tą skuteczność pokazać też na poziomie krajowym. Czy można to osiągnąć z jednymi i z drugimi? Tak, my jesteśmy tego przykładem. My to robimy skutecznie od 10 lat.
Ja jestem dumny, że współpracuję z marszałkiem przy tych tematach, zarówno rządząc w poprzedniej kadencji z Platformą, jak i teraz z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast czemu marszałek został powtórnie wybrany? Dlatego, że jest skuteczny. My tą skuteczność, którą pokazujemy na bazie samorządowców i doświadczenie, chcemy pokazać teraz w całym kraju. Czemu kandyduję? Bo chciałbym się dostać do parlamentu, żeby pójść i nieść te sprawy samorządowe, sprawy, które są blisko ludzi, i realizować je na poziomie rządowym, bo jak wiemy, tam są większe środki, tam są większe możliwości, żeby zająć się sprawami, które są blisko ludzi, które nas dotyczą jako rodziców w edukacji, nas dotyczą jako rodziny w kontekście zdrowia. My postulujemy o to, żeby powstał PIT zerowy, którym zapłacimy wszyscy 0%, bo to są nasze ciężko zarobione pieniądze. Niezależnie, czy płacimy 12%, 32%, czy zryczałtowane stawki, postulujemy, żeby dla wszystkich prawo podatkowe było jedno, proste i przejrzyste. Dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy urzędników skarbowych zajmuje się naliczaniem PIT-u, co jest oczywiste, bo wychodzi na koniec roku, że i tak się wszystko zgadza, a są grupy uprzywilejowane. Jestem za tym, żeby byli młodzi ludzie uprzywilejowani do 26 roku życia, czy emeryci, ale czemu nie wszyscy? Oddajmy ludziom pieniądze, które zarabiają, niech oni wydadzą je w sposób, który uznają za stosowne, bo to oni będą wydawać na edukację swoich dzieci, to oni będą wydawać na swoje leczenie i to oni będą wydawać w naszym państwie. A skąd pieniądze na polskie wojsko? Już odpowiadam. Tak samo jak pieniądze na kwestie PIT-u zerowego. Czyli mało kto wie, że PIT w budżecie państwa to jest tylko, podkreślę, tylko 60 miliardów złotych, a plan na przyszły rok na 500 czy 800 plus to jest ponad 80 miliardów złotych. Czy ktoś pytał obecnie rządzących, skąd te pieniądze się wezmą? Nie, one wynikają przede wszystkim z większej ściągalności VAT-u, przede wszystkim wynikają z tego, że rozwija się państwo i ten budżet państwa z roku na rok rośnie. Tymi pieniędzmi po prostu trzeba rozsądnie gospodarować. My nie jesteśmy za tym, żeby komukolwiek cokolwiek zabierać, ale też nie jesteśmy za tym, żeby nadmiernie to wszystko rozdawać w postaci pakietów socjalnych. Czy macie już konkretne projekty ustaw w tej sprawie? Oddajmy w pierwszej kolejności ludziom pieniądze, które zarobili. Ludzie sami będą wiedzieli zdroworozsądkowo, co z tymi środkami wrócić. Czy jakie mamy ustawy? Pakiety ustaw? Oczywiście, nie pokażę pani teraz gotowej ustawy, bo jak państwo wiecie, ustawy piszą eksperci prawni. Natomiast z naszej grupy startują profesorowie w zakresie zarówno medycyny, lekarze, pielęgniarki. Startują eksperci związani z infrastrukturą. Startują politycy samorządowi. W naszym projekcie dokumentów nie muszę widzieć, ale żeby pan przynajmniej powiedział, jakie ustawy macie, jakie projekty przygotowane. W naszym projekcie jest 20 paru prezydentów polskich miast średniej wielkości. Ci ludzie wiedzą, z czym idą do Sejmu i do Senatu, bo przypominam, że mamy też 41 kandydatów do Senatu jako jeden z nielicznych komitetów w skali kraju. Z czym idziemy do parlamentu? Idziemy przede wszystkim z zerowym PIT-em, z poprawą edukacji, z wzmocnieniem służby zdrowia, o którym powiedziałem przed chwilą. Idziemy z tematami rodzinnymi, bo kobieta powinna dostawać zasiłek macierzyński niezależnie od tego, czy pracuje, czy nie pracuje, bo kobiety bardzo często też prowadzą działalność gospodarczą i muszą ją przerywać ze względu na to, że są na urlopie macierzyńskim. A przykłady takie jak tu w Sejnach, gdzie jest burmistrz bezpartyjny, gdzie można tworzyć miejsca żłobkowe i 97% dzieci uczęszcza do żłobków, jest wspierana opieka matek, ale i tych dzieci, żeby mogły normalnie, legalnie pracować. To jest przykład naszej sprawności jako bezpartyjni samorządowcy. Czy te ustawy powstaną? Wszystko zależy od państwa, czy ludzie pójdą na wybory 15 października, nie wybiorą dwóch głównych bloków partyjnych, po to, żeby zagłosować na bezpartyjnych samorządowców, żebyśmy byli rozsądnym koalicjantem, żebyśmy byli przedstawicielami normalnej Polski, normalnych Polaków i zmieniali rzeczy, które dotyczą naszej codzienności. To jest nasz program. Mniej więcej wiem już, co pan myśli o referendum, bo pan już sam w tej sprawie się wypowiedział, ale czy postawione w nim pytania odnośnie wieku emerytalnego, czy ewentualnego przyjmowania przez Polskę tysięcy migrantów, którzy dostali się do Europy nielegalnie, są pytaniami istotnymi dla Polaków? Szanowni państwo, to są bardzo istotne pytania. Tylko mają Polacy prawo wypowiedzieć się w referendum? Oczywiście, że tak. Ja tylko boję się jednego,
referendum dzisiaj używane jest przez polityków, zarówno Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, jak i polityków Prawa i Sprawiedliwości, jako pewne narzędzie w tej wojnie polsko-polskiej. W czymś, czemu my mówimy stop. Mówimy stop partiom politycznym, mówimy stop temu podgrzewaniu emocji, mówimy stop tworzeniu referendum, w którym pojawiają się retoryczne pytania. Referendum to powinno być święto demokracji. Ja uważam, że powinniśmy brać w każdym referendum udział i jak najbardziej jestem za jak największą frekwencją w wyborach, zarówno parlamentarnych, samorządowych, jak i w referendum, bo referendum, jak pokazują przykłady w Szwajcarii, może być zrobione zdroworozsądkowo, może być zrobione w sposób taki, żeby obywatele polscy poszli i żeby zdecydowali w ramach rozsądnych pytań, które się pojawiają. My jako bezpartyjni samorządowcy zaproponowaliśmy, jeśli już to referendum się odbywa, to dodajmy tam pytania. My mamy równie oczywiste pytania, ale dotyczące zwykłych ludzi. Zapytajmy ich o PIT zero. Niech to Polacy zdecydują, czy chcą, czy nie chcą płacić podatku dochodowego. No, ale na razie niech Polacy zdecydują, że będą takie, a nie inne pytania w referendum 15 października. Bo od 16 lat, pani redaktor, mamy duopol PiSu i Platformy na scenie politycznej, czemu my mówimy stanowcze nie i stanowcze stop. A jaka będzie scena polityczna? Dowiemy się już 15 października. Zdecydujemy o wyborze kandydatów do Sejmu i Senatu, o tym, kto i jak będzie rządził Polską i zadba o nasz byt. A gościem Polskiego Radia Białystok był dziś lider Podlaskiej Listy w wyborach do Sejmu bezpartyjnych samorządowców Piotr Koszarek. Dziękuję panu za wizytę w studiu. Dziękuję pani, dziękuję państwu.